Ewakuowaliśmy w tej chwili stąd 7 osób. Przeważnie są to osoby w podeszłym wieku albo z jakimiś chorobami. Ludzie są odcięci, większość tych ludzi nie ma prądu. Dostarczana jest im na bieżąco woda, natomiast decyzja jest taka w większości, że chcą zostać w domu. I co, nie chcą zostawić domów? Nie chcą. A tu jest Audi tego doktora, który się utopił wczoraj. Pierwsza ofiara wychodził z auta przed domem, się pośliznął i popłynął. I to Audi cały czas tu stoi. Poszło do góry. Widzę. Jest więcej wody? Jest więcej. No, jeszcze pół godziny temu było mniej. Idzie ta kolejna fala wody z góry, gdzie zostały przerwane wały i spodziewamy się, że za jakieś 2 godziny ta woda będzie tutaj. Co pobrecie wody? Wody! Stop! Stop! Woda dla pana! Nie boi się pan zostać? Fala idzie! Za 2 godziny ma być kolejna fala! Stąd zabieraliśmy panią z udarem niechodzącą z tego domu. Tu jest pani, można się spytać. Ma jakiś opatrunek na głowie. Obniż tam! Ty, naprawdę trzeba uważać, bo nurt jest mocny. Mamy panią z rozbitą głową, będzie prawdopodobnie trzeba wezwać karetkę i pani nadaje się do szycia. Przyjąłem, zabierzemy z EGW. Pani będzie ewakuowana, ma rany na głowie, natomiast mąż tej kobiety zostanie tutaj. Chodź ze mną, proszę cię. Ale to pani weźmie, może buty jakieś inne takie, pełne. Pani powie, że pani nie porwała. Około 10 metrów oparło o 30. 10 metrów w dół i tak się zywa. Chodźcie szybko, Irena! Jestem zmuszony ogłosić ewakuację. Sytuacja jest bardzo groźna. Powodem jest ryzyko bardzo duże, rosnące, przerwania wału. Jeżeli możecie, ewakuujcie swój dobytek, siebie, swoich bliskich. Tak, słyszałem, wycofujemy się. Uciekamy, uciekamy. Pan się trzyma, dobra? Widzimy już nasze samochody, potrzebujemy minuty. Tak, zabierajcie was. Ale tak, z życiem uciekamy stąd. Dobra. Szybko. Uciekamy. Uciekajcie. Wojtek jest.